Cześć, ja jestem Ricky, a to jest kolejny odcinek z Ghost Recon Phantoms. Witajcie kochani bardzo serdecznie, dobra, nie bawmy się kurde wroka czy nie wiadomo kogo, nie wiem kto się tak wita, ale... Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym deathmatchu. Dużo tych deathmatchów ostatnio, wiem. Ale wiecie co? Z racji tego, że jest ich tak dużo, bo jednak no nie mogę za bardzo zwerbować żadnej drużyny. Może wy byście chcieli stworzyć jakąś, nie wiem, grupę szturmową na parę odcinków i by to nagrać, żeby zagrać zwykłym meczem. Co wy na to? No, zobaczymy, słuchajcie, bo mówię, no nie mam nikogo za bardzo w grupie szturmowej, żeby grać normalne mecze. Niestety. Dobra, no, wygrę jedną rundę z 4 członkami drużyny. Tak nie mam żadnej grupy szturmowej, więc bez znaczenia, czy mam tu zadanie zaznaczone, czy nie. W każdym bądź razie, ukończyłem wyzwanie dnia, czyli wygrałem jedną rundę. Ukończyłem wyzwanie... Drugie wyzwanie dnia, czyli zdobyłem 7 medali. I tyle, kochani, jeżeli o to chodzi, no bo więcej nie mam. Więcej możliwości nie mam. Nawet ładny znaczek, ładna kupa. Patrzcie, granat! LOL. Dziwne. Granat! No. O, jeszcze będzie czwarty może do kolekcji, może. No jasne, czy tam piąty już, nawet nie wiem. LOL. Jeszcze mnie trafił. Jeszcze mnie zabił. Może to mnie zabije. A może nie. O. A tam kolegę kampera widzę. Dobra. Rozgrywka nawet fajnie poszła. Więc myślę, że deathmatchik albo tam mecz, jak tam to wolicie, też pójdzie jakoś, mam nadzieję, fajnie. O kurde. Serios, kurde, ARX-95. Tak sobie myślę, czy na tą broń pozbierę trochę hajsu. Ojej. O, kolego, ogień. O nie. Niestety, a w ogóle granat nic nie zrobił, nie? Więc ten gościu, co tam był, to niestety uciekł przed tym granatem. Albo to był ten granat, bo ja ten właśnie... Ojej, jaki ładny krytyk szedł przypadkowy. No ja się zastanawiam, nie? Skąd w ogóle pomysł na obrażenia krytyczne. O, granat. O, żyje. O, już nie żyje. Kurde, w sumie... Nie no, mogłem próbować uciekać przez balkon. Wskoczyć. Ale to by się raczej też marnie skończyło chyba dla mnie. Oła! O ty! Kurde, serio, nie kamp. Nie wolno. Przyznacie, że tu kurde... Oj. Przyznacie, że tu trzeba mieć dużo szczęścia. Bo czasem jak się naprawdę zrespić, to możesz fajnie parę osób pozabijać, ale są takie deathmatche takie żenujące. Nawet nie jesteś w stanie nikogo ubić, ani nic. Oczywiście gra ci na to nie pozwala, nie? O, granat! A nikomu nic chyba nie zabił. Przynajmniej nie słyszałem żadnego takiego charakterystycznego hałasu dla zadanych obrażeń. No nie wiem, kolego. Dobra. Góra czysta. O, granat tu kogoś niestety dowił. Ale wydaje mi się... O, dokładnie. I tutaj jeszcze będzie... A, ładnie ściągnąłem. Tak wyszło. Za chwilę będzie Kodrik, report, cheat. You noob. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ops. On się wczytuje? Tak, on się wczytuje jeszcze. O. Patrzcie. Co za cwaniak przykampił. Widzisz? Sobie mogą zrobić zabójstwo w zwarciu, czy tam w ataku, ale dobra, niech już będzie. Serios? Bo to też kampisz. To mnie zabijasz tylko jak zjedę na dół. Oj, 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 biją. O kurde, nie udało się. Ale ktoś go chyba wcześniej a nie, on mnie zabił i ktoś go później musiał zabić. Nie, opcji za bardzo nie ma. No w każdym bądź razie tu mamy czysto. Jeden, dwa, ładnie. Oj, 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 oj. Spartakus MK17. No dobra broń nawet, bym powiedział. No cóż, a czy... Type 95. Kocham tą broń. Marzę, żeby ją kupić. Naprawdę. To jest genialna broń. O. Co to kurna było? Dwóch mnie zaatakowało. Ale tylko jednego trzymałem, ale tamten też chyba do mnie strzelał. Coś podejrzanie mi tu tak. Wow. A, tego się nie da ustrzelić pewnie. Przegraliśmy 2 zabójstwami, z 2 zgonami, 2 fragami, tak to uznajmy. Niestety. Ale nieźle. Fakt, zgodzę się z tobą. Attic, Cordi. Jest tu dużo kamperów, przynajmniej 3 chyba naliczyłem, jak nie więcej. Więc zgodzę się. Zgodzę się, jest tu kamperów trochę. O, granat! O! No to bombło! No cóż. 149. Ups! No nie! Ale mnie gościu zrobił. Jeszcze miał czas ochronny, więc... Tak trochę tylko ode mnie dostał. Jeszcze mój. No, weź się ten. No, kurde, ej, no co było? Nie, biegnę, spacja i gówno. On miał zrobić ślisk ładny. Nie robił go. Żenujące, nie? O. No co? O, dostał. Uuu! Z prawej strony, patrzcie jak klok przyszedł, a ja strzelałem pomimo w tą chmurę. ten dym i proszę i go nie trafiłem. Niestety skana nie miałem, więc to bardzo, no nie miałem jak nawet tutaj. O! B-box. Okej, dobra. Kolego. O, ten Spartakus 35. Zobaczmy. No nie ma zielone, więc spoko. 4 na pewno nie jest. No nie, kolego. O. No dobra, granat nikomu się zrobił, ale gościu kampi. Z Type 95, ale jakoś chyba mu szałowo nie idzie. A może mu idzie. Kurde, plecy mieliśmy. Abym tak ładnie bańkę ściągnął, nie? Jeden, a kurde, 2 na 1 to jest jednak lekka przesada. Dobra, jeżeli teraz się jakoś ładnie sprężymy, zrobimy tam niewielką, wiecie, taką... O, ale nie. No nie, Boże, weź frajerze, idź z tą MP9. Czy jesteś fajny, że masz MP9 z Rainbow Six Siege? Nie, nie jesteś. O kurde, o w dupę, o w dupę. Ojej, jakim cudem mnie kolega nie zauważył. I tutaj. No cóż. Jeden, dwa. I pięknie. O, idź. A, tam, dobra. A, bo tam. Wow. Przegraliśmy, kurde. Ale lipa, nie? No mieliśmy troszeczkę gorszą grupę, nie? To widać po punktacji. Niestety. Ale dobra, słuchajcie, i tak według mnie nie jest źle, bo jest najlepszy Recon, jest najcenniejszy gracz oddziału pierwszego. Spoko. No, tak to w zasadzie wygląda. Myślę, że nie jest źle. No dobra, kochani, w ogóle. Nie w ogóle, tylko w ogóle. Pamiętajcie, w ogóle się mówi. Broń. Na supporta może. Jakaś fajna broń. Ona by na salta. No nie, bo to jest to samo wszystko. A tu? Pomyślimy nad czymś, bo ten Type 95H jest fajny nawet. Mi się podoba. A póki co ja się z wami żegnam. Dzięki za wasze, jak się podobało, to łapka. Wiecie co, gdzie? W górę! Subskrybujcie, komentujcie, oceniacie. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.